Cześć, witajcie, ja jestem Paweł Malinowski, a dziś z okazji, że już niebawem Halloween, przebrałem się za Jeffreya Dahmera, to znaczy za żula, bo wszystkie stroje Jeffreya Dahmera były już wyprzedane. I dzisiaj sobie komentujemy taki odcinek jak 13 fajnych i łatwych DIY dekoracji i kostiumów na Halloween właśnie od... Ja przebrałem się za żula, jak widać. Na AliExpress kupiłem za 2 dolary sztuczną brodę oraz nie myłem włosów przez 3 dni. No i jestem też trochę dynią, bo mam taką pomarańczową, jak widzicie, bluzę. Na kolejne odcinki postaram się lepiej, więc jeśli nie chcesz ich przegapić, zostaw subskrypcję na tym kanale i koniecznie łapkę w górę, okej? Dobra, zaczynamy. Właśnie tak, na najlepszych imprezach halloweenowych tańczy się Fortnite Dance. Bardziej to wygląda, jakby robili Harlem Shake. Rozpoczyna się najstraszniejsza impreza na świecie. Witajcie na balu Halloween. Ona to chyba już jest po imprezie halloweenowej i wypiła trochę za dużo ponczu. 7 dni. Skąd ona wiedziała, że do Halloween zostało 7 dni? Przepraszam, co? Mówiłam, że zostało 7 dni do Halloween. A no tak, pewnie ma kalendarz. Wybrałaś już kostium? Właśnie, Halloween. Muszę się zastanowić. Nasza bohaterka zasnęła myśląc o Halloween. A czy ty masz już wybrany kostium na Halloween? Napisz mi w komentarzu na przykład: przebieram się za kupę emoji. Moje najlepsze przebranie, oprócz oczywiście dzisiejszego, pana żula, to było jak z bratem przebraliśmy się za mumię. Tutaj macie właśnie fragment tego filmu. Ej, to potrwa 3 lata takie obwijanie. Trzeba robić to wszystko trochę niedbale, bo to jest po prostu mumia, prawda? Nie ma być owinięty jak na OIOM-ie, jak na oddziale intensywnej terapii. Tylko ma być właśnie tak, o, że ma tutaj t-shirt prześwitywać, wtedy będzie dobrze właśnie. Fuj, śmierdzi, jak w publicznej toalecie. Mój będzie lepszy. Cicho. Mumia pomaga mumii. 2018, koloryzowane. O nie, to Freddy Krueger, strzeźcie się! Dlaczego jeszcze nie jesteś przygotowana na Halloween? Co tu się wyprawia? Jakiś Freddy Krueger wpadł jej pijany na chatę. Patrzcie, jak się odbija od ścian. Zapłacisz za to. Co? Słyszycie? Ona burczy jak koty. Koty tak burczą, w sensie mruczą, ale to tak jakby burczą. W sensie nie chodzi, że... Nieważne. Co za koszmar! Muszę się zacząć przygotowywać! W tym samym czasie, w innej części miasta, naszego bohatera czeka upiorna pobudka. Jego dziewczyna nie powinna robić... Widzieliście to? W sensie, to montażysta zrobił. Jego dziewczyna nie powinna robić sobie maseczki przed snem. Moment, niedługo jest Halloween! Musimy się przygotować. Ej, widzieliście? U niego na kalendarzu był 27, a przed chwilą tamten dziwny głos przez telefon mówił, że zostało 7 dni. To ja już nie wiem, jaka jest prawda. Jeśli ktoś z was zamierza chodzić w te Halloween i szukać cukierków i chce mieć pewność, że będzie mieć ich dużo, cały po prostu koszyk, całą siatkę, to musi zostawić pod tym filmem łapkę w górę. Wtedy jest 0,5% większa szansa. Ale 0,5% to zawsze więcej niż 0%, prawda? Więc rozsmaruj ten łapkowo-wgórowy przycisk na ekranie albo telefonu, albo komputera. Uderz w niego głową! W sensie głową nie, bo się zepsuje telefon i... No i to nie moja wina jak coś. Uwielbiam jesienne spacery. Ja też uwielbiam. Ostatnio byłem w lesie i znalazłem jakieś 30 grzybów, z czego 29 było trujących, a jeden był taki... No taki miał trochę robaków w sobie, więc go tak lekko kopnąłem nogą. Ale on sam chciał. Serio, miał napisane na kapeluszu. Proszę mnie kopnąć. Czy to papierowy statek? Nie, to jest arbuz. I czerwony balon? Nie, to jest kebab na sznurku. A, no tak. Halloween.
Co to w ogóle było? Papierowy statek? Czerwony balon? O, no tak, Halloween. A tak w ogóle, czy tylko mnie w horrorach bardziej niż te takie wyskakujące to przeraża po pierwsze ta taka dziwna, niepokojąca muzyczka oraz druga sprawa, że ci bohaterowie zawsze chodzą w dziwne miejsca w pojedynkę. Jakby wszyscy byli w grupie, na przykład tych 5 osób, to na pewno daliby radę pokonać tę mumię Freddy'ego Krugera i... No i tego jeszcze tam strasznego gościa. Nie wiem, nie znam się na horrorach, bo się ich boję i nie oglądam. A który horror według ciebie jest najstraszniejszy? Tylko proszę nie pisać, że... Uśmiechnij się. Nie no serio, na YouTubie ostatnio wyświetlił mi się trailer tego filmu i sam trailer mnie tak przeraził, że oglądałem go tak. Zujmy imprezę Halloween. Najpierw przygotujmy pokój. Wszystkie te meble są zbędne. Przesuńmy kanapę w kąt. Dodajmy straszne rośliny. A widzicie? Pewnie myśleliście, że nie mam żadnych halloweenowych dekoracji, ale mam straszne rośliny. Patrzcie, jaka straszna. Paweł, połaskoczę cię w ucho. A moje ucho! Lampę do przyzywania złych duchów. Lampę wsadzę se w dół do piwnicy. Więcej roślin. Te poduszki są zbyt miękkie na imprezę Halloween. No właśnie, w imprezę halloweenową leży się na kamieniach i chodzi po rozżarzonych węglach oraz po potłuczonym szkle. Oczywiście nie róbcie tego! No chyba, że jesteście kaskaderami. Wtedy róbcie to every day and every night. Oczywiście potrzebujemy prześcieradeł i pajęczyn. Teraz lepiej. Wow, teraz naprawdę lepiej. Chyba na drugi i trzeci halloweenowy specjal postaram przyrządzić to studio trochę bardziej. Możecie pisać własne pomysły w komentarzach, tylko proszę! Nie piszcie o pająkach i pajęczynach, bo to już sam zgapię od niego. Sam to zgapię. W sensie wymyśliłem to sam. Upiornie, prawda? Błagaj o litość, Dynio. Nie, proszę, nic mi nie rób! Jestem przebrany w połowie za żula, w połowie za dynię. Proszę, oszczędź mnie chociaż w połowie. Ej, w sumie mam jeszcze jedną halloweenową dekorację, zaraz wracam. Czekałem na to cały rok. Narysuj twarz na dużej dyni. Tak, narysuj dupę. Narysuj jedno oko, drugie oko, dodaj nos, uśmiech, tak, wbij nóż 4 razy, narysuj kupę. I będziesz miał taką dynię właśnie. Mi tylko raz wyszła ładna dynia i w tym roku postaram się również wyciąć ładną dynię. Dodam zdjęcie z tego, jaka mi wyszła na Instagrama. A może kupię taką wielką dynię, że nałożę ją sobie na głowę. Wtedy naprawdę byłbym prawdziwym dyniogłowym. Zostawmy trochę strasznych śladów. Obetnij wkłady od... Ej, tego nie znałem. Odcinacie wkład... Obetnij wkłady od neonowych długopisów. Ale to nie od neonowego długopisu, tylko od takich glow sticków. Takie, co się na ręce nosi. I wylej płyn na dłonie. A, i potem trzeba napluć sobie na dłoń. Dobra, dobra, przetestuję to może na kolejnym odcinku, jak gdzieś dostanę takie patyki świecące i sobie napluję na dłoń, zobaczymy, co się stanie. Zostaw ślady na białej pościeli. Nie, no to przecież... Nie, no przecież goście przyjdą i pomyślą, że ja... Będą świeciły przy lampie UV. Nie, nie, naprawdę. Lepiej takich rzeczy nie róbcie, bo goście mogą sobie pomyśleć co innego, że po prostu nie pierzecie prześcieradła i śmierdzicie, więc nie róbcie takich rzeczy. Musimy mieć odpowiednie oświetlenie, aby nasza noc była spektakularna. O nie! Widzieliście tam w tle? Ja nie mogę. Takich screamerów to wy nie róbcie mi tutaj. Ja oglądam 1, 2, 3, go czy jakiś horror na Netflixie. Przygotuję je zawczasu. Włóż świeczkę do butelki. Zapal ją i czekaj, aż wosk się stopi. Czekaj. Czekaj. No niech ten wosk szybciej się topi, a w tym czasie ty możesz ocenić mój strój żula. Uważam, że jak na sztuczną brodę za $2 z AliExpress i niemyte kilka dni włosy, to wygląda nawet spoko. Mówię, no chciałem zrobić sobie strój Jeffrey'a Dahmera, bo widziałem na Twitterze, że wielu osobom podoba się właśnie przebranie za Jeffrey'a Dahmera i chciałem robić furorę na imprezie halloweenowej, no ale wszyscy wykupili już te stroje przede mną, więc no... Powinienem zacząć w poprzednie Halloween. To za długo trwa. Przyspieszmy to. No właśnie, jak ja roztapiałem wosk, to brałem całą świeczkę mamy, taką nowiutką, jeszcze nieodpaloną, za 5 dyszek taką świeczkę, i wkładałem ją do garnka, dawałem na 3
i czekałem dosłownie 2 minuty i taka świeca się paliła. Potem mama mówiła: Adam, gdzie jest moja świeca? A ja na to mówiłem: mamo, nie wiem, Freddy Krueger ją zabrał. Mama oczywiście wiedziała, że to ja. I potem musiałem z tego roztopionego wosku na nowo świeczkę je lepić. Gdzie mój palnik? No, i o wiele szybciej. Wosk wygląda pięknie, gdy się roztapia. Ten świecznik jest idealny na moje upiorne przyjęcie. W sumie taki sposób też jest spoko, tylko nie bierzcie przypadkiem takiej, wiecie, zapalniczki zwykłej, tak nie trzymajcie, bo wam poparzy paluchy. Zróbmy niecodzienną ozdobę na Halloween. Co mogę z tego zrobić? Nie wiem, może więcej pajęczyny, bo to takie oryginalne i jeszcze w ogóle nie macie jej tutaj na tym filmie. W 2 kolorach. O, wiem! Potrzebuję gumowej rękawicy i szklanego słoika. Wiem co będzie, będzie sztuczna ręka na 100%. Z żelatyny albo z żelki. W sensie... taka truskawkowa albo agrestowa. Wlej wody do słoika i dodaj zieloną farbę spożywczą. Nałóż rękawice na słoik. Zostaw małą przerwę na ujście powietrza. Widziałem kiedyś taki tutorial w internecie, tylko robili co innego. Nalej wodę do rękawicy, by napuchła. Zakryj przerwę, naciągając rękawicę na cały słoik. Trzymając brzegi, wylej wodę z rękawicy. Odwróć słoik. Rękawica trzyma swój kształt. To wygląda przerażająco. Ej, co ona zrobiła, bo... Nie, to niemożliwe, ej. Muszę to przetestować i zrobię to albo na kolejnym odcinku reakcji, albo na swoim głównym kanale Paweł Malinowski. Rękawica trzyma swój kształt. Ale jak? Jak trzyma swój kształt? To musi być jakaś czarna magia. Nie, ja uważam, że nie ma na to wytłumaczenia. Zrobię kilka selfie. Moja głowa wygląda super. I podsunęła mi pewien pomysł. Najpierw robiła stojącą w słoiku dłoń, a teraz odciśnie co innego tam. Mam słoik z kolorową wodą i rozciągnięty obraz mojej twarzy. Zetnij na szczycie. Ej, ja też chcę mieć rozciągnięty obraz swojej twarzy. Michał, czyń honory. Rozetnij na szczycie zdjęcie i włóż je do słoika. Możecie cofnąć sobie film, zrobić screena mojej twarzy, wydrukować i zrobić to samo, co ona tutaj robi. I gwarantuję, że wszyscy goście na waszej imprezie halloweenowej niezłego dostaną poświrowania. Zalej do pełna. Zalej do pełna i zakręć mocno, aby przypadkiem ta dziwna rozciągnięta gęba nie wydostała się ze słoja. I zamknij. Zamknij to ty dziób, a nie ten słoik. Mam do was jeszcze jedno mega ważne pytanie. Czy wy w ogóle obchodzicie Halloween? Bo na przykład ja kiedyś, jak byłem młodszy, to z bratem chodziliśmy po osiedlu i nie dostaliśmy od nikogo cukierków poza naszą ciocią. Ale jeden pan nas lekko wkurzył i obrzuciliśmy mu dom papierem toaletowym. Była mega beka, w sensie na drugi dzień dostaliśmy niezły OPR od rodziców. Więc przestaliśmy chodzić już i nie zbieraliśmy cukierków. Ale mój brat po tej sytuacji stwierdził, że nadal będzie obchodził Halloween, tylko w inny sposób. Mianowicie robił takie rzeczy jak tutaj. I nie mam na myśli, że cały dom obrzucił pajęczyną z piwnicy. Tylko gotował różne ciastka halloweenowe, właśnie dynie drążył, poncz robił. Wszyscy po tym ponczu dziwnie się zachowywali. Nie wiem, czego on tam dodawał. I robił też parówki w kształcie palca odciętego. Co za widok! Myślałam, że będzie gorzej. Dobrze mi w zielonym. Teraz musimy zrobić coś do jedzenia. O, patrzcie, będzie robiła właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. Te kiełbaski będą super mumiami. Co? Nie robi palców z kiełbasy, tylko robi kiełbasianą mumię? Tego jeszcze nie widziałem. Wyślę ten pomysł bratu i może w tym roku zrobi właśnie mumiowe serdelki. Potnij ciasto francuskie na paski. Owiń nim kiełbaski. Niech wyglądają jak mumie. To nie wygląda jak mumia. To wygląda jak parówa owinięta ciastem francuskim. To nie wygląda jak mumia. Roztrzep jajko widelcem. Posmaruj nim ciasto. Piecz je przez 10 minut w 180 stopniach. Ale ja nie mam piekarnika. Poza tym ty też nie masz piekarnika, to jest mikrofalówka. Podawaj z keczupem.
Namaluj majonezem oczy na kiełbaskach. Teraz to wygląda jak Turek w turbanie, a nie jak mumia. W sensie wcześniej też nie wyglądał jak mumia, ale teraz to już w ogóle. Moje upiorne małe przysmaczki. Pyszne. Ciekawe, ile kalorii ma mumia? Co jeszcze mogę wykombinować? Nie wiem, weź tą mąkę i wysyp ją sobie na głowę, wtedy będziesz mącznym potworem. Będziesz glutenowym monstrum. Wszystkie osoby z celiakią będą przed tobą uciekać. Wow, mega daleko i giga szybko. Będę kichać. A oto idealny halloweenowy makijaż. Ej, przyznam szczerze, że przez te soczewki w oczach, co ona ma, naprawdę giga strasznie to wygląda. Naprawdę, jakbym takie coś zobaczył w nocy pod swoim łóżkiem, to pewnie zrobiłbym tak. Mamo! Świetnie wygląda Pennywise. Jaka Pennywise? Czekajcie, muszę sprawdzić. A few moments later. O nie! O nie, to przerażający klaun. Michał, pokaż to. Kto się boi takich klaunów przerażających, ten zostawia emoji klauna 3 razy, a kto się nie boi, ten pisze: Paweł, ty jesteś klaunem. Potrzebuję jeszcze jednego dodatku, czerwonego balona. Ale Pennywise nie napełni balona tak po prostu. Włóż tabletkę musującą do balona. No Pennywise, naprawdę, możesz już zejść z ekranu, bo robi mi się niedobrze. Nałóż balon na butelkę z kolą. Gdy tabletka wpadnie do butelki, powstanie dwutlenek węgla, który napełni balon. Czy to jest 1, 2, 3, go, czy to jest chemia nowej ery, podręcznik do gimnazjum? Potrząśnij butelką, aby wypełnić balona jeszcze bardziej. Pennywise, ty chyba zapomniałaś kupić świeżej coli do tego nagrania i jakąś starą wyciągnęłaś z lodówki rozgazowaną. Świetna robota, Penny. Jestem gotowa na strasznie dobry czas. Przecież dwutlenek węgla nie unosi się. Oni helem to napełnili, nie róbcie takich rzeczy. Czekajcie. Nie, to niemożliwe, żeby to się unosiło. Przecież widzę, że ona ma to nie na sznurku, tylko na kiju. Co z odpowiednim kostiumem? Ho, ta zasłona jest idealna na sukienkę. Szycie stroju zajmie wieki. No właśnie, szycie stroju zajmie wieki, dlatego ja przebrałem się pół dynia, pół żul. Pamiętajcie, aby ocenić mój outfit od 1 do 10. Mam nadzieję, że na tegorocznej imprezie halloweenowej zrobię naprawdę prawdziwą furorę. Muszę użyć magii. Moja książka z czarną magią będzie najlepszą opcją. Nie róbcie tak. Halloweenowe szkielety, groby, trumny. Zadziałało. Oto gadżet idealny. Deska od kibla, nie. Gadżet idealny. Jak idziecie na imprezę halloweenową, to weźcie ze swojego kibla, po prostu wyrwijcie deskę i rodzice po prostu nie będą mogli, w sensie no będą mogli skorzystać z toalety, ale nie będą mogli stanąć na toaletę, żeby wziąć coś z półki nad toaletą. Tylko noga im wpadnie do odpływu i odpłyną tam, gdzie płyną inne rzeczy z toalety. Pokryj deskę klozetową ciemnoszarą farbą w sprayu. Stwórz napis białą farbą akrylową. Ciekawe, co może oznaczać napis RIP. Wydaje mi się, że... już wiem. Resztki inteligencji Pawła. Namaluj pęknięcia cienkim pędzlem. Usługi pogrzebowe całodobowe. Filmy YouTube'owe całodobowe. Hasła reklamowe kradzieżowe. Aby twoja przemiana była całościowa, musisz się zagłębić w zaklęciu. Fiu! I gotowe! Mam nawet kapelusz. Wytnij rondo z czarnego filcu. Nie, żadnego ronda! Co ona zrobiła? Ponacinaj brzeg wewnątrz okręgu. Wycięła z filcu płytę winylową, jaka beka! Dobra, tego nie chcę oglądać, żadnego kapelusza. Kapelusz teraz mogę kupić w Biedronce. Teraz owinę się bandażem. Więcej bandaża! A jak z bratem przebieraliśmy się właśnie za mumię, to
pamiętam, że kupiłem bandaże z apteki, chyba wszystkie w takich dużych rozmiarach i przysięgam, że jeszcze nie starczyło, musiałem do kolejnej apteki jechać. Naprawdę na strój mumii schodzi tyle bandaży, że lepiej wykupić ze wszystkich aptek w mieście, żeby nie zabrakło. Mój kostium ducha mumii jest gotowy. Jest tani i szybki. Mam tylko nadzieję, że się nie odwinie. Oj, odwinie się, uwierz mi. Nam się odwinęły i wyglądaliśmy pod koniec filmu jakbyśmy już leżeli 2000 lat w piramidzie. Witajcie na imprezie halloweenowej. Co za straszni goście! Nie wiem, czy taki straszny. Gościu ma tutaj maskę ubrudzoną keczupem, bo przed wyjściem z domu jadł tosty z keczupem właśnie. Patrzcie na te wszystkie. Mumia wygląda jak niektóre modelki na wybiegu w tych dziwnych ciuchach projektantów podartych. Ta dziewczyna, co za wiedźmę się przebrała, to szczerze mówiąc straszniejsza jest ta deska klozetowa od niej. Wszystkie prezenty. O tak, Pennywise. Penny, coś tam ze słoikiem, ze swoją głową jest naprawdę przerażająca. Te soczewki serio robią robotę. Rozgośćcie się. Damska wersja Batmana jest bardziej urocza niż straszna. No ten gościu szkieleton, co za nią stoi, jeszcze jakby ubrał kaptur i by zgasić światło i by latarką od dołu się podświetlił, byłby dość straszny. Zacznijmy najstraszniejszą imprezę roku. DJ, puść ścieżkę zza światów. Tak, właśnie tak wyglądają imprezy halloweenowe. Wcale to nie jest tak, że po wejściu do mieszkania dostajesz 5 browarów i musisz je wypić na strzała. Nie, wcale tak nie wyglądają. Tak, moi drodzy, to wyglądają filmy Disneya. Tak, to wyglądają imprezy halloweenowe w głowach naszych rodziców, kiedy nas puszczają na imprezę halloweenową. Prawdziwa impreza halloweenowa to albo obżeranie się cukierkami, aż insulina nie sprawi, że zaśniemy, albo właśnie picie 5 browarów na hejnał po samym wejściu. W sensie, ja nie robię ani tego, ani tego, ponieważ nagrywam dla was halloweenowe specjale. Pamiętajcie, aby zajrzeć tu jeszcze niebawem przed Halloween i dajcie mi znać w komentarzach, za co się przebieracie. I pamiętajcie, bawcie się z głową. Siema, jup!